Jacek Niedzienkiewicz, Rzecz o Polityce. Moim Państwa gościem jest Ryszard Czarnecki, wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego. Dzień dobry. Witam Pana, witam Państwa. Panie Przewodniczący, co Pan zrobił jako wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego w sprawie umiędzynarodowienia śledztwa smoleńskiego? No, dobre pytanie do właściwej osoby. Byłem pierwszym, nie tyle polskim, co w ogóle pierwszym europosłem, który w lipcu 2010 roku, 3 miesiące po katastrofie, skierował oficjalne, to się po prostu nazywa interpelacja, tak, zapytanie, tak, do Komisji Europejskiej, czy Komisja Europejska jest w stanie pomóc władzom w Warszawie właśnie w śledztwie smoleńskim, w umiędzynarodowieniu tej sprawy. Otrzymałem odpowiedź we wrześniu 2010 roku, po 2 miesiącach. Ta odpowiedź była taka, streszczam ją: okej, jesteśmy w stanie się zaangażować, ale musi o to poprosić rząd w Warszawie. To w zasadzie powiedział to samo, powtórzył tą odpowiedź Komisji Europejskiej, tylko tak trochę ostrzej, ówczesny przewodniczący Komisji Europejskiej, były portugalski premier José Durão Barroso, José Manuel Durão Barroso, powiedział to w grudniu 2010 roku i wtedy ze strony rządu, wczesny rzecznik Paweł Graść, nie nastąpiła reakcja. Powiedział, no tak, może to rozważymy. I rząd tego w końcu nie rozważył. No i dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość rządzi, jest rząd Jarosława Beaty Szydło, przepraszam. Czy teraz zwróci się rząd Beaty Szydło, powinien się zwrócić o pomoc? Pan będzie kontynuował tą swoją misję? Nie dalej, misję? Jak przedwczoraj, tak, w środę w Brukseli, mieliśmy sesję Parlamentu Europejskiego w Strasburgu, ale w Brukseli odbywało się cykliczne spotkanie ministrów obrony, tak, w formacie Rady Unii Europejskiej, ministrów obrony krajów członkowskich Unii Europejskiej, i tam sprawę pomocy NATO podniósł Antoni Macierewicz. Podniósł minister obrony narodowej Antoni Macierewicz. Ale formalna prośba nie wpłynęła, w związku z czym NATO odpowiedziało na pytanie dziennikarza TVN24, że nie będzie zajmować się tą sprawą, ponieważ nie wpłynęła taka prośba. Możliwe, że to było jakieś pytanie w kuluarach, w cztery oczy między Antonim Macierewiczem a drugą osobą. Myślę, że czasem, z mojego doświadczenia wynika, tak, że czasem nieformalne sugestie, nie chcę powiedzieć naciski, nie jadę słowo. No Antoni Macierewicz będą, naciski, no gdzie? Będą, a gdzie oczywiście, prawda, to w ogóle ten człowiek zupełnie, naciski się nie kojarzą z nim. Kraina łagodności. Pan wie, ja to wiem. Oczywiście. Żarty na bok jednak. Otóż czasem takie nieformalne sugestie czy rozmowy kolorowe są skuteczniejsze. Panie pośle, a Parlament Europejski, bo mówi pan o NATO, Parlament Europejski coś może zrobić jeszcze w sprawie Smoleńska? Przypomnę, już nawet mieliśmy rezolucję Parlamentu Europejskiego, gdzie ta sprawa została poruszona i oczywiście kropla drąży skałę nie siłą, lecz częstym padaniem, jak mówi łacińska maksyma. Parlament Europejski może po raz kolejny zabrać głos w tej sprawie. I pan będzie o to zabiegał? No, myślę, jako wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego? Ja i cała grupa europejskich konserwatystów i reformatorów. Czy Jarosław Kaczyński nie złamie zasady, że Polak nie głosuje na Polaka? Mówię tutaj o Donaldzie Tusku. Czytuję pan artykuł Ryszarda Czarneckiego. Sławny artykuł Ryszarda Czarneckiego. Z maja ma pan dobry gust, gdy chodzi o czytanie dobrych artykułów. Dobrego dziennika. Otóż i z prestiżowego dziennika. Teraz nie powiem żarty na bok, bo to jest bardzo poważna sprawa, to co powiedziałem przed chwilą. Przede wszystkim jest tak, że nie wiemy, czy chadecy przeforsują swojego kandydata, zobaczymy, to nie będzie, zapewne Donald Tusk, czy też ulegną w tych negocjacjach socjalistami i wtedy kandydatem na szefa Rady Europejskiej będzie obecny, urzędujący prezydent Francji, czyli pan François Hollande. Który ma bardzo słabe noty. Pan wierzy w to, że François Hollande mógłby zostać szefem Rady Europejskiej? Jeżeli to stanowisko przypadnie socjalistom w wyniku targów z chadecją, Europejską Partią Ludową, to tak, ponieważ ostatnio usłyszałem wypowiedź, oświadczenie byłej premier Danii, dwukrotnej premier Danii, pani Thorning-Schmidt, która była przymierzana na to stanowisko, tak, już 2,5 roku temu, oświadczyła, że nie zamierza kandydować, ni stąd, ni zowąd. Znaczy to, że socjaliści postawili na Hollanda, być może dlatego, że jak słyszymy w kuluarach w Brukseli i Strasburgu, jest popierany przez kanclerz Merkel. Pytanie, na kogo postawi Prawo i Sprawiedliwość, na kogo postawi rząd polski? Na Francuza czy na Polaka? Najpierw poczekamy na targi między socjalistami i chadekami. Tak.
rząd Malty, która promuje prezydencję półroczną w Unii Europejskiej, zwróci się oficjalnie do polskiego rządu i wtedy będzie odpowiedź. A lepszy byłby dla Polski Holland czy Tusk? Jeżeli chodzi o nasze interesy. Inny Polak, a może inny Polak? A jaki inny Polak? Nie, no, pan mógł być kandydatem na szefa Rady Europejskiej? Już no pan właśnie. Jan Parys był łaskaw moje nazwisko wymienić. Zresztą pana Jacka Sarusza Wolskiego również. Z PO skądinąd. Natomiast myślę, że najpierw powinniśmy uzbroić się w cnotę powściągliwości w tym zakresie i nie mówić kto, bo nie wiemy kto, jaka kandydatura będzie na stole. Jakie są powody, dla których Donald Tusk nie powinien zostać szefem Rady Europejskiej? No, merytoryczne. Słyszymy. Ja tak. Mówię o czymś, co słyszę, będąc w Brukseli. Pan pewnie to lepiej wie, będąc w Warszawie na co dzień. Słyszymy o możliwości nawet zarzutów karnych wobec niego i to w kilku sprawach. Ale słyszymy od kogo? Jarosław Kaczyński powiedział tego typu słowa Angeli Merkel? Gentleman Jarosław Kaczyński nie ujawni swoich rozmów gentleman. A profesor Ryszard Legutko nie jest gentlemanem, skoro ujawnił treść tej rozmowy? Słyszałem od innego uczestnika, profesora Skrocenemskiego, że profesor Legutko nie do końca mówił o tym, co było. Aha. To bardziej sophisticated. Donald Tusk pyta, czy polski rząd nie donosi Niemcom na Polaka. No, skoro zajmuje się plotkami, to ale nie plotkami, tylko wypowiedzią profesora Ryszarda Legutko, który powiedział, właśnie relacjonował spotkanie Angeli Merkel z Jarosławem Kuczyńskim, w którym to spotkanie uczestniczył. Ja w nim nie uczestniczyłem i nie sądzę, żeby ten temat był poruszany. Natomiast jest problem oczywiście tego, że Donalda Tuska wymienia się w kontekście afery Ciechu, tak. Afery Ambergold, no i także sprawy smoleńskiej. Ale zarzuty przeciwko Donaldowi Tuskowi, czy zarzuty niedopełnienia może jakichś obowiązków, nieodpowiedniego nadzoru? To już zostaw wymiaru sprawiedliwości. On będzie decydować, czy Donald Tusk się pojawi formalnie w tych sprawach, czy nie. Ja tylko stwierdzam fakt, że to może nastąpić. A formalnie polityk, który ma w kraju swojego zamieszkania, czy też zameldowania, z którego pochodzi, zarzuty, może zostać szefem Rady Europejskiej? Czy to jest przesłanka, która nie pozwala? No, w sensie politycznym na pewno bardzo utrudnia. Utrudnia? A w sensie prawnym? Tego nie wiem, bo takiego przypadku do tej pory nie było, więc nawet szczerze mówiąc tego nie badałem. A jakby pan miał ocenić tą kadencję Donalda Tuska mijającą, to jakby pan ją ocenił? Unikał rywalizacji, zwarcia, walki o kompetencje z Martinem Schulzem jako szefem Europarlamentu i szefem Komisji Europejskiej Junckerem. I słusznie, bo by go nakryli czapkami, oni są bardziej sprawni w grach europejskich niż on. Niestety w sprawach polityki migracyjnej, jak za panią matką powtarzał brednie Komisji Europejskiej o tym, że trzeba karać kraje członkowskie grzywną 5 miliona euro za każdego nieprzyjętego imigranta. Polska w tej sytuacji, nasz wspólny kraj, że miałby płacić ponad 3 miliardy euro z tytułu grzywny za nieprzyjęcie imigrantów, bo nie chcemy ich przyjąć, imigrantów spoza Europy, imigrantów islamskich, a mamy ich przyjąć dzięki pani Kopacz, szczyt Unii w Brukseli 2015 rok, październik, mamy przyjąć 12 tysięcy blisko. Nie przyjmujemy żadnych w ogóle. Nie przyjmiemy żadnych poza Europy, ale 400 tysięcy uchodźców według oficjalnej agendy unijnej, jaką jest Eurostat, taki unijny GUS, żeśmy przyjęli prawie 500 000 uchodźców z Ukrainy. Ale to są uchodźcy jacy? To nie są uchodźcy wojenni, tylko to status uchodźcy w zeszłym roku dostało bodajże 67 osób. Ja mówię, skoro taką wielką wagę przywiązujemy wszyscy do Unii Europejskiej, no to trzeba szanować to, co unijne agendy eksplikują i to, co przedstawiają. Jeżeli Eurostat mówi, że Polska jest na drugim miejscu wśród 28 krajów członkowskich Unii Europejskiej, gdy chodzi o przyjmowanie uchodźców, na drugim miejscu po Niemczech i wymienia liczbę 400 tysięcy uchodźców przyjętych przez Polskę z Ukrainy, no to tego się trzymajmy. Unia locuta, causa finita. Panie przewodniczący, powiedział pan o Jarosławie Kaczyńskim, który jest dżentelmenem, ale czy dżentelmen powinien zdradzać tajne spotkanie Angeli Merkel właśnie z Jarosławem Kaczyńskim? Angela Merkel swego czasu spotkała się z Jarosławem Kaczyńskim. Nikt o tym nie wiedział. Ostatnio Jarosław Kaczyński o tym wspomniał. I to chyba nie ucieszyło stronę niemiecką. Według mojej wiedzy do tego spotkania doszło w połowie zeszłego roku. Tak. Bardzo dawno temu. I chyba było tajne po to, żeby zostało tajne, a nie po to, żeby... I po trzech kwartałach, tak. czy blisko trzech kwartałach, chyba obie strony, podkreślam, obie strony uznały, że klauzulę tajności zdejmujemy.
Obie strony, tak? Według mnie ma tak. Pan pewność, że strona nie jest z tego, co słyszałem, myślę, że już strony uznały, że to już jest historia. Zmierzamy do końca. Martin Schulz, gdyby został kanclerzem, co to oznacza? Kanclerzem Niemiec dla Polski. To oznacza koalicję dla Polski gorszą, koalicję Rot-Rot-Green, czyli SPD Martina Schulza, Die Linke, postkomuniści i Partia Zielonych. To będzie koalicja, która będzie bardziej prorosyjska niż wielka koalicja, Große Koalition, czyli Schwarz-Rot, czyli Merkel-Schulz. Czyli Angela Merkel ponad wszystko dla nas. No, ja bym tak nie powiedział, bo trzeba... Znaczy, pan jest dowcipny oczywiście, ale w Parlamencie Europejskim się nie odważył tak zażartować jak pan, bo Niemcy mogli być trochę nerwowi. Natomiast Angela Merkel była dla nas lepsza, jest bardziej sceptyczna wobec Rosji. I mniej uwaga się wtrąca w nasze wewnętrzne sprawy. Martin Schulz miałby w tym zakresie większe predylekcje, niestety. I ostatnia kwestia. Zaszkodził pan dziennikarzowi Radia Merkury? Ja? Tak. Po wywiadzie, który się odbył w Poznaniu, podobno przecież zadzwonił pan do szefa, człowiek musiał odejść z redakcji. Nie komentuję sytuacji mediów publicznych. A swojego telefonu? Proszę tylko swój telefon skomentować. Zadzwoniłem do dziennikarza i powiedziałem, że... Do dziennikarza bezpośrednio? Tak, tak, no, do tego. I powiedziałem, żeby do mnie więcej nie dzwonił. Tak. A do jego przełożonego? Nie dzwoniłem do jego przełożonego. Kiedyś moja babcia powiedziała, ja się tego w mojej pracy słucham. Pamiętaj, Rysiu, nie podchodź do byka z przodu, do konia z tyłu, do głupiego z żadnej strony jego. Unikam kontaktów z niezbyt mądrymi ludźmi i dlatego rozmawiam z niektórymi dziennikarzami, a z nimi nie rozmawiam. Ale jeżeli dziennikarz zadaje niewygodne pytania, to wtedy jest głupi, panie pośle? Znaczy, jeżeli ktoś się nie zna na pracy europarlamentarnej. Trzeba mu spokojnie odpowiedzieć. Człowiek teraz jest bez pracy. Odpowiedziałem spokojnie, ale mam prawo wybierać, z kim rozmawiam. W związku z tym z takim czy innym panem redaktorem z takiego czy innego radia w takim czy innym mieście rozmawiać nie muszę. Polityk powinien naciskać na dziennikarzy? Ja tego nie robię, a kolegów polityków nie oceniam. Nie ma pan sobie nic do zarzucenia? Kompletnie nic. Dziękuję bardzo za rozmowę. Moim państwa gościem był Ryszard Czarnecki, wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego.